trudno powiedzieć, które dźwięki są ładniejsze, które są brzydsze. Dla mnie wszystkie dźwięki są piękne. No. Nie było takiego momentu ze środy na czwartek, w którym postanowiłem, że będę się zajmować dźwiękiem i będę się zajmować filmem, ale wiedziałem już mniej więcej rok, 2 lata przed skończeniem liceum muzycznego, że ja na ten kierunek pójdę, że to jest to, co chciałbym w życiu robić. Nie widziałem swojej kariery jako pianista, choć po każdym występie wydawało mi się, że może jednak ta kariera pianisty to może coś i dla mnie. Zdecydowanie bardziej wolałem chodzić do kina, które było koło Filharmonii. Zaraz koło hotelu pod Orłem było kino, chyba najlepsze w Bydgoszczy. I tam chodziliśmy z chłopakami, z dziewczynami też oczywiście, chodziliśmy tam regularnie. I pamiętam, że zacząłem na to zwracać uwagę, jak moje doświadczenia muzyczne z utworów muzycznych granych przeze mnie lub słuchanych, wykorzystywanych w filmie, jak one oddziaływują na mój odbiór, jakie ja odczuwam emocje, słuchając tego i oglądając obraz. I to był jakby zaczątek tego, że ja wiedziałem, że to jest rzecz, którą chcę w życiu robić. Ja wiedziałem o tym. Po 2. roku studiów zacząłem pracę w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Byłem związany z dokumentem, który uwielbiam. Zawsze to była fajna ekipa, było to parę osób, był reżyser, operator, ja, kierownik produkcji, ewentualnie i asystent. I to wszystko. Razem żeśmy spali, jedli, razem żeśmy imprezowali, balowali, siedzieliśmy po nocach rozmawiając o filmie. Miałem swoich reżyserów, z którymi pracowałem, jak Władysław Ślesicki, jak Jan Łomicki, całe grono ludzi, którzy byli związani, tak jak ja, ze Szkołą Filmu Polskiego, lata 60. i początek lat 70. A ja z tej plejady reżyserów praktycznie rzecz biorąc nie pracowałem z jedną osobą, z którą lubiliśmy się, znaliśmy się z Karabaszem. Jedynie. Teraz się inaczej robi filmy dokumentalne. Wtedy po pierwsze trochę wynikało to z technologii, z tego, że kamerami były arifleksy małe, które były warczące i głośne. W związku z tym operatywność była wtedy, kiedy można było wziąć kamerę do ręki i nią szybko się przemieszczać. W dokumencie szczególnie to jest istotne. Natomiast wszystkie setkowe filmy polegały na tym, że trzeba było ściągać blimpa, który był strasznie ciężko niewygodną kamerą, ale była to kamera cicha i 2 ludzi musiało z nią się przemieszczać, przestawiać. Także było to zdecydowanie upierdliwe. Operator zdobywał materiały obrazowe, ja natomiast zdobywałem materiały dźwiękowe. To znaczy nie tylko efekty, nie tylko to, co nas otacza i otacza bohaterów, ale również rozmowy z ludźmi. Rozmowy. Ja prowadziłem te rozmowy. Bardzo łatwo było mi nawiązywać kontakt z nimi. Poza tym ja mam w ogóle łatwy kontakt z ludźmi, więc nie mam barier żadnych, więc umiem rozmawiać z każdym człowiekiem, niezależnie od tego, jaki on jest. W Rodzinie Człowieczej, przykład, jest scena, gdzie matka nuci kołysankę. To jest najpierw nagrane było i podsłuchane było nagrane przeze mnie, bo rzeczywiście tak było. Ja właściwie pełniłem obecnie, jakby to nazwać, rolę też dziennikarza, redaktora, który musiał nawiązać na tyle kontakt z ludźmi, żeby wyciągnąć od nich te prywatne, najbardziej intymne rzeczy po prostu. Robiłem taki film Dni, miesiące, lata o macierzyństwie. Na Karowej tutaj. Siedziałem na tej porodówce prawie 3 tygodnie. Robiliśmy zdjęcia kolejnym kobietom, oczywiście za ich zgodą, ich porodów, przygotowań do porodów i tak dalej. No i to jest przykład jakby na to, jak w bardzo szerokim zakresie uczestniczyłem w różnych rodzajach życia ludzkiego. Miałem takie poczucie, że właściwie każda dziedzina jest mi dostępna. Dźwięki w owym czasie były podkładane jako dźwięki ofowe. W większości wypadków sceny były kręcone niby setki, właśnie tą małą kamerą, a dźwięk był dopasowywany. Nie można było puścić nieskończoną ilość taśmy filmowej na setki, dlatego że, no, że jej nie było po prostu. Nawet w trakcie zdjęć kamera stawała, myśmy dalej prowadzili rozmowy. Czasami się ta kamera ponownie włączała, a czasami nie i długie fragmenty rozmów były jakby ofowe do danej sceny. Żeby zgrać akt, trzeba było zgrać go bezbłędnie. Mogło to być za 5. razem, 10., 15. W każdym bądź razie nie było innej możliwości. Ja pamiętam, że w tych moich filmach, nie wiem, Rodzina Człowiecza, czy Energia, czy Zanim opadną liście o cyganach, to myśmy mieli po 12 i więcej taśm, plus 6-10 kółek do tego, więc to była ogromna ilość nośników, które trzeba było ze sobą połączyć, stworzyć kompozycję dźwiękową z tych materiałów. Przy tej technologii, która też dopiero z biegiem lat się pojawiła, że można było zatrzymać, cofnąć kawałek i wgrać, to przez wcześniejsze lata było tak, że niestety jak się człowiek rąbnął, to trzeba było zatrzymać, cofnąć do początku cały akt i od początku zgrywać. Po takim zgraniu, ja nie wiem, ja wychodziłem po prostu na miękkich nogach, no z głową przetrąconą i na miękkich nogach. Ja się nauczyłem na pewno jednej rzeczy, zwracania uwagi na naturalność i sztuczność. To znaczy, jeżeli wśród naturszczyków w dokumentach czułem, że to jest nieprawdziwe, no to uważałem, że to się nie nadaje do tego filmu, bo to zdradza moją nieumiejętność wyboru danego delikwenta, z którym rozmawiam. Albo też nieumiejętność podejścia do niego na tyle, żeby on mógł być swobodny i żeby mógł przekazać to w sposób tak naturalny i tak żywiołowy, żeby ludzie odbierali to jako prawdę. To mi się przeniosło na fabułę. Ja nie cierpię po prostu sztuczności w grze aktorskiej. Co mnie najbardziej męczyło w fabule? Męczyło mnie to, że to jest ogromna machina. To jest 60 osób, czasami 100, żeby zebrać tych wszystkich ludzi do kupy, żeby ten plan ruszył w ogóle, to jest taka maszyneria. Szczególnie czułem się taką śrubką w tym mechanizmie dużym. I też oczywiście no, trudność polegała na tym, że trzeba było wypracować sobie pozycję. Nie od razu miałem ksywę baron dźwięku. Na początku miałem też no, dużo walk różnych. Ja z przyjemnością po każdej fabule wracałem do dokumentu. Jestem dumny z wielu filmów, które zrobiłem, ale najbardziej z różnych powodów jakby mam w pamięci film W Pustyni w Puszczy. Po pierwsze była to przygoda życia moja jednak. Myśmy byli najpierw prawie pół roku w Kairze, potem byliśmy w Bułgarii 2,5 miesiąca, potem byliśmy 4 miesiące w Sudanie. Ja jeszcze tam jeździłem właśnie pod granicę Etiopii. Z tym się wiąże tyle przygód, tyle zdarzeń, tyle emocji i pracy. W warstwie dźwiękowej tam jest bardzo dużo prawdy związanej z Afryką, z życiem, z przyrodą. Tam jest, to jest prawdziwe wszystko, to jest, tam nic nie jest, tam nie ma lipy żadnej. Nawet jeżeli jest stworzone na lipę, to brzmi to jak prawda absolutna, bo to nie oznacza, że zawsze prawda rzeczywista musi być prawdą filmową. My wszyscy, ludzie, mamy zdolność selektywnego słyszenia i to, co nas nie interesuje, jest automatycznie wyłączane z naszego mózgu, z naszej świadomości. Dochodzą do nas tylko takie dźwięki, na które zwracamy uwagę. I teraz, żeby dostrzegać świat, który nas otacza dźwiękowy, my musimy zwracać uwagę na ten świat, na ten element. Nagle okazuje się, że jest pełno dźwięków i pełno rzeczy, których nie dostrzegamy. Jeżeli miałem przerwę w zdjęciach, to ja wykorzystywałem zwykle na nagrania swoich dźwięków. Uwielbiałem jeździć i szukać po prostu takich miejsc i takich dźwięków. Na przykład w Wycieczce w Nieznane, powiem wam, to jako przykład takiego szukania. Pojechałem do obozu w Brzezince w nocy. Późno było, ciemno się już robiło. W Oświęcimiu byłem sam. Nagle słyszę taki dźwięk. Taki dźwięk dzwoniących. Nie wiedziałem, co to jest. Jak się okazało, to były na masztach od flag dzwoniące te napięte linki metalowe. I przy wietrze te linki uderzały w różny sposób, w różnym rytmie, uderzały o te maszty. Był to tak niesamowity dźwięk. On był dźwiękiem przejmującym, podkreślającym niebywale ciszę tego miejsca, podkreślający dramatyzm tego miejsca. Każde miejsce, praktycznie rzecz biorąc, żyje dźwiękiem. No nie ma tak, nigdy nie ma tak, że jest cisza absolutna, nigdy nie ma tak. Cisza absolutna jest tylko tutaj w studio bezechowym, które się zamyka na 10 spustów i tam jest cisza absolutna. Dokładnie robiłem w życiu to, co chciałem i byłem w tym dobry. Nie będę się oszukiwać, bo wiem, że byłem dobry i wiem, że mam sporo sukcesów, satysfakcji. To nie oznacza, że w każdym wypadku byłem zadowolony z siebie. Jak mi się zdarzyło zrobić film, w którym byłem w 70% zadowolony z tego, co zrobiłem, 70-80% uważałem, że to był super sukces. Życie usłane filmami, to jest tak, że naprawdę ja żyłem właściwie filmami. Żyłem filmami i uczelnią, filmami i studentami, także to była moja pasja, to było moje hobby, to był mój zawód. To było wszystko to, co chciałem robić, co lubiłem robić i co robiłem w rezultacie. Przed naszym spotkaniem tutaj dzisiejszym zacząłem przeglądać parę takich szuflad, gdzie mam zdjęcia, gdzie mam stare jakieś papiery, dokumenty i zrobiło mi się strasznie smutno, bo pusto jest. Tak się jakoś zrobiło, pusto, że nie ma tych ludzi. No, 80% ludzi nie ma, nie żyją. Patrzę w stary notes, kalendarz, nie żyje. Jeden cud żyje. No, trafił się, jest. Ale ja mam do tego własną teorię. Ja uważam, że ci wszyscy ludzie, a ich wspominam często, oni tam są gdzieś na górze i czekają. My tam jeszcze zrobimy parę filmów na górze.